Rozwiąż równanie macierzowe z niewiadomą macierzą Y. Dobrze, a zatem mamy takie równanie do rozwiązania i podali nam, ile wynosi A, ile wynosi B transpozycja, ile wynosi, no i Y musimy znaleźć. Napisali nam, że to jest po prostu wektor 3 na 1. Co my z tym możemy tutaj zrobić? No więc tak, transpozycja iloczynu macierzy to jest transpozycja odpowiednio pierwszej macierzy razy transpozycja drugiej macierzy, ale w odwrotnej kolejności. A zatem będzie to 3 razy A transpozycja razy Y transpozycja transpozycja. Dwie transpozycje się znoszą, czyli po prostu Y. Odjąć macierz B, no i równa się 2 macierz Y. No i super. To 3 ATY, albo może 2Y, przerzućmy na lewą stronę. To mamy 3A transpozycja Y, odjąć 2 macierz Y, odjąć B równa się 0. Tłuste 0, bo to w zasadzie jest macierzowe 0. Co dalej? No Y możemy, zobaczmy, tu jest z prawej strony, tu jest też z prawej strony tych dwóch składników, więc będzie 3A transpozycja, odjąć 2 macierz jednostkowa Y. Dlaczego macierz jednostkowa? No bo 3A transpozycja z macierzą, odjąć 2 nie miałoby sensu, bo 2 jest po prostu liczbą. Więc tu się pojawiła macierz jednostkowa z tego względu, że macierz jednostkowa razy Y to jest po prostu Y. Ale wewnątrz nawiasu też musi być macierz. Dlatego jest macierz jednostkowa. Odjąć macierz B. No i to się równa 0. A zatem doprowadziliśmy w zasadzie do równania układu równań liniowych. Tylko w zapisie macierzowym. A zatem można to B przerzucić na prawą stronę i następnie przemnożyć to równanie obustronnie przez 3A transpozycja minus 2 macierz jednostkowa do minus pierwszej. Bo wtedy się to zniesie tu z lewej strony, a tu z prawej strony zostanie po prostu Y. A zatem 3A transpozycja minus 2 macierz jednostkowa to do potęgi minus pierwszej. Tu tak samo. B przerzuciliśmy na drugą stronę i przemnożyliśmy z lewej strony przez 3A transpozycja minus 2A. Czyli będzie to coś takiego. No i wtedy to razem to jest macierz jednostkowa, czyli mamy Y równa się temu. No i wystarczyłoby podstawić to macierz A, macierz B, odwrócić macierz i znajdziemy Y. Ale tak na dobrą sprawę, to jest metoda dłuższa, ponieważ odwracanie macierzy jest bardziej złożoną czynnością, a tak naprawdę nam to nie zależy tylko na odwróceniu macierzy, tylko na tym znalezieniu Y. My tak naprawdę musimy znaleźć, tu rozwiązać układ równań liniowych. A rozwiązanie układu równań liniowych jest prostszą czynnością niż odwracanie macierzy. Można to zrobić bez odwracania macierzy. Dlatego wróćmy do tego miejsca i rozwiążmy po prostu ten układ równań. Czyli ja go zapiszę tak. 3A transpozycja minus 2i razy macierz Y równa się macierzy B. No to teraz wystarczy znaleźć po prostu to nasze Y. Wystarczy znaleźć to nasze Y. A zatem zapiszmy. Wstawiamy za A i za B te nasze macierze. No mamy podaną w treści B transpozycję macierz, a nie samą B. Więc stąd od razu wynika, że macierz B po stransponowaniu kolejny raz to jest po prostu 1, 0, 2. Pionowy wektor. Wstawiamy. Czyli tak, 3 razy A transpozycja. A transpozycja to jest wiersze przechodzą w kolumny. Czy kolumny przechodzą w wiersze, to jeden pies. Czyli 1, 0, 2, drugi wiersz, minus 1, 1, 0, minus 1, 1, 0, trzeci wiersz, 0, 0, 2. 0, 0, 2.
I to przemnażamy tutaj przez 3, bo to jest macierz A transpozycja, odjąć dwie macierze jednostkowe. Czyli macierz jednostkowa to taka, że na przekątnej ma jedynki. Po pomnożeniu przez 2 będą to dwójki. Dobrze, razy macierz Y, no i to się równa macierzy B, 1, 0, 2. Dobra, uprośćmy tutaj wewnątrz tego nawiasu, czyli 3 razy 1 to jest 3, odjąć 2 to jest 1. 3 razy minus 1 to jest minus 3, odjąć 0 to jest minus 3. 3 razy 0 to 0, odjąć 0 to 0. Drugi wiersz, 3 razy 0 to 0, odjąć 0 to 0. 3 razy 1 to 3, odjąć 2 to jest 1. 3 razy 0, odjąć to jest 0. 3 razy 2 to 6, odjąć 0 to dalej 6. 3 odjąć 0, tutaj dalej 0. 3 razy 6, odjąć 2 to jest 4. Mamy taką macierz razy Y, który jest wektorem Y1, Y2, Y3. I to ma się równać 1, 0, 2. No to zobaczmy, że ten układ jest bajecznie prosty, bo już z drugiego równania wynika, że 1 razy y2 to się równa 0. y2 równa się 0. Skoro tak, no to już wtedy wiemy, że to y2, jak ten wiersz będziemy z tą kolumną mnożyć, to y2 jest 0, więc to nie ma znaczenia. Więc wychodzi, że 1 razy y1 równa się 1. Może trochę zrobimy wcięcie, że to już jest efekt po tym, jak wiemy, ile wynosi y2. OK. I co jeszcze? No y3 to w podobny sposób, po tym, jak już wiemy, że ile wynosi y3, 1. No to tak, jeżeli y1 jest 1, to tutaj będziemy 6 dodać 4y3 równa się 2. Więc wniosek prosty. 6 przerzucamy na drugą stronę, czyli 4y3 równa się minus 4, czyli y3 równa się minus 1. W ten oto sposób, no napiszmy jeszcze formalnie, macierz y to jest 1, 0, minus 1. W ten oto sposób znaleźliśmy rozwiązanie tego zadania.